3 października 2014 roku w Auli Collegium Maius odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego dla rozpoczynających międzywydziałowe studia weterynarii, które prowadzone są od 2012 roku przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Rozpoczynamy, bowiem inaugurujemy trzeci rok wspólnych studiów w zakresie weterynarii prowadzony przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Rolniczego. To jest wielkie przedsięwzięcie i z tego powodu nadajemy temu charakter specjalny, jak żaden kierunek prowadzony w Uniwersytecie Jagiellońskim nie doświadcza tego typu spotkania, bo mam przekonanie o jego specjalnej wartości. Proszę Państwa, chciałbym użyć tej tradycyjnej formuły, którą ci, którzy oglądali uroczystość, znają. Otóż 1 października pan rektor Nowak, kończąc swoje wystąpienie, powiedział w owym czasie: otwieram rok akademicki. Ja dopełnię go dodaniem, że powtórnie otwieram, tylko teraz na roku dla kierunku weterynaria w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJUR. Quod felix fautum ordinatum quaesit. Rok uważam za otwarty. Inauguracji przewodniczył profesor Andrzej Mania, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw dydaktyki. Studentów powitał również profesor Sylwester Tabor, prorektor do spraw dydaktycznych i studenckich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Szanowni studenci, będąc rolnikiem, muszę powiedzieć o następującej rzeczy. Korzystamy z najlepszego materiału genetycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego po to, aby uzyskany plon posiadał najwyższą jakość. A zatem, żebyście wy mogli być najlepszymi lekarzami weterynarii w kraju. Lekarzami wyposażonymi w wiedzę, w umiejętności zdobyte w takich laboratoriach nowoczesnych, abyście mogli ze swoimi kwalifikacjami podbijać Polskę, Europę i cały świat. Chcemy być dumni z waszych osiągnięć. Zdobywać wytrwale wiedzę. Rozwijać umiejętności. 65 studentów rozpoczynających studia ma przed sobą 11 semestrów nauki. Uzyskają oni po nich dyplom lekarza weterynarii i prawo do wykonywania zawodu.